Non, t'as perdu la fin de voisiner. Non. Pour moi, le vent n'est pas sûr qu'il va. Ouais, je sais pas comment il va. Ah, j'ai l'air viscosé. Non. Non. C'est ce que l'on vient. La guitare, c'est gros. Non, pouce, un pouce. On songe, cachant, songe. Szybko, szybko, no. Nie ma ognia. Gdyby był ogień, to byś się już grzała, nie? To się zrobi. Tak robisz, co? Co ty tak robisz, co? 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 Działa. Dobra. Krysia kopci ze Stachem, hajcują. Ciepło mają, po 23, po 24 stopnie. Tutaj trochę zimno, bo widać, ale patrzcie, jakie słońce tam błyskuje z zachodu. Zorza polarna. No, fajnie to. No, Kieszka, ty zaraz po tym się idź do domu, tu, do ciepełka, wiesz, bo my tam zimno nie ma, ja nie wiem. 14 stopni. 14, a ty, no ale my zimno nie ma, no wiesz, to takie odczuwanie, że niby 14 na dworze. Ale patrz, te wiatry, te chmury, te deszcze, no to zimno. Ja widział same białe takie, no, co widać. No, ja tak, też muszę się sam z wami przywitać. Hello, hello. Wszystko gitara gro. Tam daleko gołąbków, pieruny. O, teraz było widać, no, nad tymi domami. To tak nie widać, żeby musiał zbliżenie zrobić. No. Jak po ząbki jademy i na pewno już bydum. Fajnie się odstrzelić, obleczesz. Do fryzjera potem pójdziemy też i gitara gro. O, to są jeszcze małe kury twoje, nie? Te Georgie. No, tam jeden. Ja idę zobaczyć. No. Tam jest O, to jest kokot, tam jest kokot. A tam kurka. I tam jest kurka. No. To są George koguty młode. No. A ten pieruń jak zwykle, co zawsze to jest jego miejsce tutaj. No. Starego George'a. No. No, tak, kurka. Tak my go dali Stachu, że on zawsze na tej pozycji będzie, na tej górce, nie? Bo to jest jego obserwacja, nie? No. A ja jutro jeszcze przywieza tych storopianów dużo i to reszta skończymy, żeby każdy nie zmórz. Żeby wszystko było dobre, bo tam już to wszystko zrobili, nie? Bo my ocieplenie, no jeszcze potem te liście tego z dachu pościągamy tam, poprzykrywamy te szpary i gitary. Zapomniał, nie? O te świni, te pazury pomalował, nie? No, no ci godą, nie? No, że na terarycy nam, że jeszcze świni, pazury pomalował. A jak on, ale to ty się działa, nie? No. Jakby nie było co, ty się zjechał. To jest królewna, nie? No, ja się uszy przebije i no, a Sarze doby te żabki, co do prania powieszymy. No. No, takie żabki. No. Wejdzie tak inno, tak trochę. No, Stachu się zrobi, no. Stachu po się. I teraz te Stachu, dwa pióra do tego i jak i wódz Apaczu, i wódz Apaczu tym gejają. Wódz Manitou. No, jak to leci? Bonanza? Nie, jak to leci? Ten. Strażnik Teksasu. Nie, to strażnik Teksasu też nie, ale ten. Ale ten zawsze wino tu to było, albo co to? No, leci taki, nie? No, dobra, winę tu, tęgę jajo, wszystkich pozdrowiamy, gitara gro, ja uciekam, idźcie się do środka, bo zimno. Majer, a ja bym tu kibelek z jedzeniem zostawił do niego, a ta szynka to była dowóz, na tym, byśmy zjedli, albo co byśmy dali? Nie, jest. No, bo to jest dobro, bo ja padłem się na kanapki do ciebie, wiesz, bo właśnie było, to tam powieszło na furtce, nie? No, potem, a poszliście się kaźni, patrzam tu, ja się nie przywitał, dawaj graba. Jeden i drugi. Chłopcy, to most ten, na ten obrus, tu na ten stolik, na ten, wiesz, tamten się przebierasz. Ta druga, ty zmocę na ten drugi stolik, ta czerwony, wiesz? To się potem fajnie docie, Michael. No, a jak myślisz, jakieś kości albo coś do psa zostanie, zawsze to wam przywieza, to powiesza, jak właśnie będzie na furtce, wiesz? No, posprzątali się sam fajnie tego, cieściutko mają, a ciepło tam w tej budzie, to znaczy w tym mieszkaniu. Kurde, na moim. A, jest fajnie, nie? Nie zmarzniecie, bo. Nie, no skąd? Ja bym głodą po tym, jak przyjada ze stawu, to co nie chcecie, wyciepcie, żeby się żadne szczury nie zalęgli, wiesz? Bo czym więcej jest hamozi, to więcej, kurde, po tym jest byle jakiś szczur przyłazi. Byle czego. No, pokój, no, Mirek, robisz tam coś, ja? No, na razie to przymiotę, bo przymiotę, no. Ale. No, takie coś. Dobry, tak, dobry. Ja ten cały łącze tu ocieplicie.
przynajmniej, wiesz, jak? I mogę ci jakieś patyki potędować, albo poprzybijać jakimiś gwoździami. Wiesz? No, te panie, te one mogę zmieniać. Te one mogę złopić tu po jednym, wiesz? I to się nie kipnie. No. Pomału ustawimy. Ja, a potem sobie zrobimy ten dach, wiesz, na samym końcu. No, no lepiej, abyś to wszystko tak, ty godasz, Mirek, z tymi storopianami naokoło. A potem domy ten dach sobie zrobimy. Tak, żeby na zimę skończyć przed śniegiem, wiesz? No. A tak co, byliście tam wczoraj, Kazia? Nic nie zbieraliście? Nie, znaleźliśmy. Ja. No trochę puszków. No. Trochę chleba, no. Tym poszamy trochę mnóstwo. Ja wam potem powiem, kiedy to się wody zagrzejecie, nie? Te głowy umyjecie. I was tak pościgą. I no te boki, bo macie za długie boki te paje. Wiesz, Michael? No. Nie tam całkiem skrócić, bo zima idzie. No te boki tak troszkę, wiesz? No. No. Ty ze wczoraj. Zawsze macie ze sobą, jak idziecie, nie? Jakąś torba, nie? Po drodze, bo to się zawsze przyjdą, zawsze coś idzie znaleźć. No. To fajnie. Ta choinka to hned postroimy na, no, na ten, nie na święta. Coś się znajdzie. Ja. Ale tam to macie ciepło, tam będzie przeszło 25 stopni macie. No, nie? A teraz jak jest no. Styropianami oburzamy... Godą ci to dużo będzie, zaś, bo 3-4 stopnie będziecie mieli ciepli. No dobra, to ja też uciekam, Kaś, coś porobić, potem muszę sobie pofutrować. Ty kostek jeszcze pod te palety się podłożę, żeby to nie... Tym ostat, ja, tym ta końcówka trochę zepsuto z tej ładowarki, bo musisz ją poruszać, żeby się ładowała, wiesz, ta końcówka, ale chyba jest, całe naładowane jest. A ja poszukam na takie końcówki, ja chyba miał takie, wiesz, ze tych starych telefonów. Dobra, pa ją piluję i patrzy się w to jedno miejsce. No, wie. No. Co to masz w pierniku? No. A oni na dowo tak pociepuje, żeby się mu ciepali. No. Najpierw wątradzi, potem myjego. Dobra, domy rady, chłopcy. I o tyś jada, muszę poutrować godzina. Wylej, 7 rano. 8 już, no. 7-8, no. Ten zegarek łazi, ja? No, jest. Tyle. 15 stopni ciepła. Stachu kawa dopiję. Tu tak samo zegarek łazi. Pełno zegarków. Pół do siódmej rozpaliłem. No, ja mojego zapomniał zegarka, to dobrze weź Stachu twój. No, ogień jest w piecu. Tylko musi być. No, hajcuje się. Bateria. Bateria wsiadła. Woda jest, keksy są. Także fajnie mało, jest, nie Krysia? Na dworze będziemy minus 2. George kurka mało jest. To pojedziemy zobaczyć na ta hołda. Na tej hołdzie jest tam dużo jeszcze drzewa, tych kostków przywieziemy z tapu, wiesz? Obejść po auta, to szczepniemy do ciebie tutaj, zaraz po drodze jak pojedziemy. Żebyście mieli... Ten spych mi to tam spychnie, nie? Ten Stachu. Reszta to jest trochę do Majchla, potem dumie na ogród, weź na, podzielimy się tym. A jak się spało, dobrze? No. Ja miał budzić, a było kiepskie. Telewizorek jest, wszystko jest. Dzisiaj słońce już wyłazi, no i mgła jest, ale się dzisiaj zaś wszystko naładuje, wiesz? Ale solar wczoraj do końca obejrzałem. Jechał ja, no. Ja, drugi film też leciał fajnie, nie? Ale fajnie, by później zatopiście, no, ale jak tu jeszcze to lepiej wyłączyć. Do końca tych baterii nie wyładować, wiesz? Nie, Sara, pokoź mi ta murtka. Sara, ja też mam pieska. Mało Kasia, Pigi. Zaś lotała cały dzień, a w nocy zaś spała. No, wylata, no, nie wylata. No, ta Pigi, no świnia, no, Kasia, no. A, Pigi ma do niej Kasia, ty. Ja wiem, no, ale no, ja idę Kasia na imię, tak mojej babie, nie, Kasia. No, także ja jadę ze Stachem, Kasia, ty się sam hajcuj, a ja zobaczę, jak teraz wylezymy, jak tam jest na dworze, pokoza, że jest zimno. O. No, tu jest Bubu. Myszki chyba kradną syrek. Tego, no i tak to jest, no. Jest szrun.
na polu się zrobiła szlichta, że zimno jest, ale nie ma tam źle, na dachu też jest schron biało. Ja już wczoraj myślał, tu powie... A gdzie tu tutaj byli? No, bo one już te szkorki zaś przyjdą, nie Krysia, tu powieszymy zaś potem na te patyki, końcek szperki, końcek tego, ja... Ale ty nie dobry ty skarmik, no tu mamy nóżki, żeby zrobić daszek. Ja, o, woda zamarzła, widzę, wie. Trochę. I też. Ale nie ma tak źle, bo i słońce wyłazi, Krysia, mgła już opadło. Tam już Klara wyłazi z tamtej strony. O, tu jest lepsze błyszcze, widać przez te krzoki. Także Krysia, my jademy. Ty się hajcuj. Pojdźcie, dziowa. No. Mirek pewnie tu jest. Siema, Mireczku. Ale leje dzisiaj. Fajną pogodę. Michael, chodź, bo zmokniesz. Ach, już bez koszulki chodzi to. Nie, no widzieliśmy się przed chwilą. Hello, Stachu. Hello, Krysia. Ząbki już są. Patrzcie się. No musi się przyzwyczaić, Krysia. No bo powiedzieli, tu my byli. Wszystko my załatwili. No musi się przyzwyczaić, nie? To tak wyzak. Także groj bucy, nie? No. Tylko za dużo orzechów nie gryzi. No, kokos jest serio. No, są fajne ząbki, o kokos. No, gitara gro. Jademy. Hello. Także widzowie, wszystko jest dobrze. Idziemy i gitara gro. To pozdrawiamy wszystkich i ząbki są, wszystko jest. No, no o, cieplutko. Cieplutko. Radyjko gra. No teraz możesz tutaj siedzieć, pra? No, a jak? To dupce, idę po piec. Siema, Mireczku, co tam? No, jakoś leci. O, hajcuje się. Z takim widokiem, proszę. To jakbyś tak jeszcze miał widok taki na morze, nie? Albo na jakieś jezioro. Starczy taki, jak jest. Sikorki latają. Kaweczka? To. Ale na jakiś rozruch, bo... się zbieramy o 4 dni, do wszystkiego się zebrać nie możemy. No i pozdrawiamy, bo ostatnio nam ktoś tu przyniósł kawę i 4 papierosy, nie wiemy kto, ale pozdrawiamy. 4 paczki czy 4 cygarety? Nie, no 4 papierosy i kawę, nie? Ale takie długie jak no, robisz? No, nie, normalnie robione, nie? jeszcze przez pomyłkę bymy te faki podeptali. No ludzie są dobrzy, niektórzy naprawdę są. Są fajni ludzie, no jak to w życiu na świecie, są ludzie... Ja cię pozdrawiamy, od niej męża, co nam złom daje, no... Fajnie, no, subcie. A ty nawet na temat tego zoomu to nawet się nie chwal. A czemu ma się nie chwalić, no, Mirek? Wczoraj trochę, no. A co, Mirek, przemokłeś, przebierasz się? Poprzednie skarpety zamarzłem, a brakuje wam, macie skarpety, czy wam poprzywozić takie? Skarpetki jeszcze mamy. No, w sumie rzeczy ja by były jakieś, w sensie bielizny skarpety. Bielizna? No. Dobra. Jak ja cię poznałem, no to wiesz, no nie wyglądałeś najciekawiej, nie? 3-4 rzuty dzienne mam. No. Co mogę powiedzieć? To tak jak cię teraz... Jak wino do siebie dolewał. Powiem ci, jak mieliście z Mirkiem ten wyskok, to widziałem was wypitych, ale tak to nie. Długo nie widziałem, żebyście byli... No, staramy się, żeby nie zaskoczyć. No, wczoraj trochę popiłem, bo... Ale masz takie ciągotki, że cię tam, wiesz, jak... No, są, ale... No. Pomyślisz? Znaczy inaczej, czy... Wiesz, Michael, przyszłościowo, czy chciałbyś po prostu to wszystko tak przeskoczyć, żeby już była robota, żebyś wiedział, że już nie będziesz... No, ostatnio go chciałem obudzić w nocy, ja mam głosy słyszę, to wyszłem poza pokój. Trzeba mnie obudzić. Doszłem do działek, muszę. Jakie głosy słyszysz? Głosy. No to tu ostatnio my się siedzieli trochę na temat Adika, pominaliśmy. Chcę mieć na cmentarz, to żeby woła, to zagram. O mamę mam. Na równo przy płucie garnka, ty go widzisz. Kurde, fajnie jakbyście już tak wyszli z tego, żeby już do roboty was można było gdzieś tam wkręcić, to już by było tak... Ojej. No jutro jak nie będzie padać, to... Ale nie, wiesz, na razie wiadomo, nie? Ale ja już bym chciał, żebyście tak z czasem kiedyś, wiesz, jakiś tam pół etatu, czy jakiś etat w jakiejś robocie takie, wiesz... Coś na pewno znajdziemy. To by było fajnie już, nie? Sprawa tego rodzaju, że...
co 4 dni telefon załadować tym mocnym. Ja ładuję na swoim obcym. Jak nie zapomnisz, pójść tam oczywiście. No dzisiaj nie pójdę, no jak jest zamknięty z bombą. Ja zaś też z tym telefonem też teraz. No a ty mam teraz do ładowania. Gdyby nie Achim, to bym na pustym telefonie był. No bo będziecie mieli ten prąd, ja wam to zrobimy to. Żebyście nim z tym ładowaniem. Ja już to chciał dawno zrobić, no ale żeście wtedy. No, ale większość winy mojej, no. Ale to trzeba wam to zrobić, żeby ten, bo to. A niepotrzebnie nakusiłem go na te pijaństwa. A tu na. Nie, też uważam, że wam ten. Wysłuchajcie, to nie jest jakiś duży koszt. Przenośna stacja, czyli możecie schować, no, nikt wam tego nie ukradnie, gdzieś schowacie, umówicie się w takie miejsce, żebyście wiedzieli tylko wy, gdzie ona jest. Będzie słońce, to naładujesz sobie tą stacją, ale jak ona się naładuje, Michael, to wierz mi, że nawet będziesz mógł 2 dni na niej telewizorek taki na 12 V oglądać. Ona jest tak mocna. A tu ostatnio z tego, co Achim przynosił, to trochę pouszczelniłem, także takiego wiatru nie mam. No i fajnie. Tam pouszczelniałeś, no. Widzę właśnie taką pianką, nie? No gąbka. No i kurde, od razu inaczej. No to już inne miejsce jest, nie? A tu ja wyszło to jakieś te kleje, nie kleje, zapach coś by się przydało, to by się ruszyło. A klej wam brakuje do tego, do styropianu? No. Klej do styropianu. On powiedział, on to ma gdzieś zamarznie przy nim. Tak, ostatnio jakimś złomem się przejmował, ale zadaszeniem na swoim byłbym nie. Nie wiem co mam powiedzieć, no. To jest takie dosyć. Tak to jest, nie wszystkim. Ale wiesz, Boguś jest cały czas na promilach dużych. No i weźcie pod uwagę, że on racjonalnie nie myśli, nie? Nie myśli, no nie oszukujmy się, no. Możemy się na niego wkurwiać, przepraszam za wyrażenie, denerwować. Ale no, prawda jest taka, że Boguś racjonalnie nie myśli. On popatrzy, żeby się napić. Tak, on by gadał, że pójdzie na noclegownię. Ja mu powiedział, że ty pójdziesz na noclegownię. No. Kasia też nie myśli, a wiesz, no dlatego fajnie by było, chujwa, nie wiem, będę miał w tygodniu chwilę, że sam podjadę jakieś 4 belki, bym im tam. Bo tak na razie z tych belek. Ale nie, z palet pozbijać. Ale konstrukcję i tak z piątek musisz rzucić. No jakiś tylko taki spad zrobić, nie? Żeby mieli tam, wiesz. Chyba, że z tej palety to się odbije te kartówki 5 na 10, to się na zakładkę porobi jakieś po prostu 2-10 zadaszenie się jeci. No, co? No cokolwiek trzeba zrobić, nie? Żeby im nie lało przed tą zimą coś, cokolwiek zabezpieczyć i. Ja się w ogóle dziwię, że ta kaszka jeszcze jakiejś choroby nie dostała przez tę zimę. No, ale to zróbmy to w tygodniu, kuźwa, niech oni mają tam, wiesz. Aha, jeszcze jedno. Jakbyś gdziekolwiek przypadkowo na zoomowie zjechał, to się popytaj o koła 20. Ale. Talent tak jechał, że ja kółko pomógł. Ale koła 20 do czego? No do wózka. Ale ze składaka koła takie, tak? Ja. Bo niestety. A ile wam brakuje tych kół? W sumie rzeczy albo dwa. No, albo jeden, żeby zrobić. A zaraz zobaczę, czy. Albo dwa przednie. Może ktoś na jakimś olicie wystawia jakieś kółka, to by się zaraz. Ostatnio pytałem się na zoomowcu, na razie nie mają. No bo to chyba chodliwy towar jest taki, nie? No, bo to do wózków przeważnie biorą. No właśnie. Te składaki w ogóle to jest taki, wiesz, ludzie do tego wracają dzisiaj, nie? No. Każdy chce mieć składaka, to były kiedyś najlepsze rowery. Kiesia przyjechała, śmiesznie trochę wygląda, no ale ona się musi przyzwyczaić, spokojnie, no. No, wszystko jest, góra, dół i no, musi się Kiesia przyzwyczaić, no. Niestety. Nie gryź, Przyjechali my dyli zańcem, bo tamty nie w naprawie. To Stachu, to ja potem przyjada do wóz, wiesz Kiesia? No. Tak. Ja, kurki. I skoczyła tam i ja. Tam. A ja muszę teraz też iść po kaczka, zaś na mydę chycić i zaś przyjdę upitolić, bo mi też uciekła. No. Ja też nie będę. Także jak jest wszystko w porządku, nie? Musi się przyzwyczaić. Teraz jest taką gęba pełną jakoś, nie? No. To teraz nie ma co padnie, to jest tylko normalnie. No troszkę śmieszni, ale jest fajnie, no, przyzwyczaj się. Ona ci powiedziała, że to musisz się przyzwyczaić, nie? Jak chcesz sobie kółko albo tego, no to wyszlifować, no.
Dobra. To ja jada Krysia na razie, wiesz? Potem przyjada, no wszystko gitara gru. Na razie Stachu, wiesz? Poróbcie się, pojedźcie się. Ja przyjada jak coś. Wymienia ten akumulator, to wszystko, wiesz? I wyjdzie. No to na razie, hej. No wiadomo widzowie, musi się przyzwyczaić. No to na razie, hej i dużo zdrówka.